Tematem zajmuje się mój zastępca. Tak na pytania dziennikarzy dotyczące funkcjonowania kanalizacji deszczowej w mieście odpowiadał w trakcie czwartkowej konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel. Chodzi o sprawę, którą początkiem tygodnia nagłośniła przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk. Przez 5 miesięcy nikt nie czyścił deszczówki, a wyłoniona w maju po kolejnym już przetargu firma obsługuje zaledwie 13 spośród 94 kilometrów istniejącej w mieście kanalizacji deszczowej, czyli 14%. Przekonywała przewodnicząca. Jaki zatem pomysł mają władze miasta na rozwiązanie tego problemu? Tematem zajmuje się mój zastępca. Poprosiłem go o sprawdzenie tematu, przedstawienie mi informacji. Także nie chcę w tej chwili tematu, że tak powiem, rozwijać, bo muszę wpierw posiąść stosowną wiedzę. Prezydent Ludomir Handzel dodawał także, że zawirowania dotyczą niemal wszystkich przetargów, a to wina potężnej inflacji. Na każdym odcinku optymalizujemy koszty i staramy się osiągnąć taką kwotę, która jest najlepsza, czyli zachowując oczywiście jakość, żeby zachować również rozsądek cenowy. Prezydent przekonywał, że miasto rozważało także skorzystanie z trybu in-house, polegającego na zleceniu usługi, w tym wypadku konserwacji kanalizacji deszczowej, zależnej od siebie spółce, czyli spółce komunalnej, zamiast udzielać go na wolnym rynku. Rozważaliśmy także rozwiązania takie in-house'owe, żeby to któraś ze spółek miejskich po prostu się tym zajęła. Zakupimy na przykład, być może się okazać, że taniej i lepiej będzie zakupić 2 czy 3 pojazdy specjalistyczne, sprzęty, które będą po prostu pracowały w ramach usługi in-house'owej, bo być może to będzie najlepsze rozwiązanie. Tego, czy rozwiązanie in-house zostanie rzeczywiście zastosowane oraz kiedy problem obsługi deszczówki znajdzie swój finał, niestety nie udało się ustalić.